Gabrysia gotowa? Oczywiście. Paweł gotowy? A Krzysztof Peroń urodził się gotowy. I Want to Believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i Państwa gościem jest nie kto inny, tylko najbardziej znana dziennikarka powiatowa, prawda? Nasza powiatowa? Znaczy teraz wojewódzka. Wojewódzka, tak, ale mówię pochodząca z naszego powiatu. Nie przesadzaj, to jest nasza dziewczyna, nie? Nasza dziewczyna. Gabrysia Kaczyńska, witamy Cię serdecznie. Bardzo nam miło, że zechciałaś chociaż raz stanąć po drugiej stronie mikrofonu. To mnie jest bardzo miło. No trudno było, bo czas mnie bardzo goni, ale się udało, jesteśmy tu razem, także ja dziękuję za zaproszenie. Zaczynając, bo grillowanie, bo sama czujesz temperaturę w naszym studiu, prawda? Tutaj tak, emocje. Gorąca. Tak, emocje po prostu buzują. Pierwsze pytanie, powiedz mi moja droga, jak to jest siedzieć po drugiej stronie kamery? Czujesz taki... Mam stres, oczywiście, że mam stres. No bo ja w pracy siedzę, no teraz w domu siedzę, więc tylko przed mikrofonem, ale kiedy czasy, mam nadzieję, prędko wrócą, te normalne są, no to siedzę ja, no i siedzi po drugiej stronie szyby operator. No i to jest mój cały świat. Mam gdzieś w głowie oczywiście słuchaczy, no ale to tak bardzo nie stresuje, a tutaj mam... I was, i kamery, i operatora, który też siedzi. I ale nie ma szyby. Nie ma szyby, więc tak, no trochę się stresuję, zwłaszcza, że to zwykle ja pytam, a tutaj ja będę pytana, nie wiem, czy będę umiała odpowiadać. No spróbujemy. No nie spodziewam się, żebyś nie umiała odpowiedzieć na pytanie, bo bardzo często słuchamy twoich audycji w radio. Powiedz mi, który z tych elementów najbardziej lubisz? No bo kiedyś grylowałaś w tych informacjach na bieżąco, tak? Na żywo, a teraz jak to wygląda? No więc tak, ja jako reporter jurajski, bo jestem reporterem, który pracuje tu na tym terenie, no więc biegam z mikrofonem, czyli jestem takim reporterem wolno biegającym po jurze i przygotowuję materiały reporterskie różne. Wydarzenia, ciekawostki, różne inicjatywy fajne bądź mniej fajne. Oprócz tego pracuję na antenie, tak jak powiedziałeś, w informacjach na bieżąco, są informacje z dróg, czyli czytam serwisy, a je też przygotowuję. Oprócz tego przygotowuję na każdą niedzielę audycję dla dzieci, z udziałem zwykle też mojej córki i przyrodników. Audycja jest tak, ekologiczna. Oprócz tego relacjonuję na żywo różne wydarzenia, to już na terenie całego województwa. Przygotowuję też inne audycje i naukowe. Przeróżne i jakby każda z tych działek jest inna i trudno mi powiedzieć, w czym ja się czuję najlepiej. W tym, w czym się nie czuję, tego nie robię, czyli nie robię sportu przede wszystkim. Jest taka w radiu Katowice macie taką wolność, że redaktor może powiedzieć, słuchajcie, no ja nie chcę robić pogrzebów albo polityki. I... To znaczy tak, bywały osoby, które się strajków bały, bo się bały huku na przykład, prawda? No. Także takie osoby się zdarzały. I Radio Katowice pozwala. To znaczy inaczej, jeśli chodzi o reportera, to reporter musi stanąć... Zawsze, czy to przed tłumem protestującym, czy przed, no niestety, tłumem, który idzie za trumną i jest sytuacja trudna, czy przed tłumem, nie wiem, na festynie miejskim. Jeśli chodzi o to, więc ja tutaj jako reporter, no to nie wybieram sobie, nie mogę mówić, dobra, to tutaj na pogrzeb nie jadę, bo będę płakać. No nie, tutaj muszę wejść w rolę reportera, wyjść z tej roli Gabrysi Kaczyńskiej, wejść w rolę pani redaktor i nie ma jakby dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o tę pracę antenową i te nasze szufladki, w których my jesteśmy wsadzeni, no to tak, no bo jeżeli ja się czuję, wyobrażasz sobie mnie relacjonującą mecz piłkarski, no nie, no to w ogóle bym straciła robotę po pierwszych trzech minutach, myślę. Tak. Jak to w standardzie? Tak, więc jakby u nas są redakcje. Spalony dla ciebie to jest kotlet. O, tak, dokładnie. Okej, my to szanujemy. Tak, więc ja się za to absolutnie nie biorę. Najbardziej lubię, no właśnie to się też tak nie da powiedzieć. Uwielbiam przede wszystkim spotkania z ludźmi, te nagrania, gdzie ja jestem wśród ludzi. No, czyli reporterską robotę. Tak, reporterską robotę. Uwielbiam pracę na żywo. To jest praca dość stresująca, bo no raz, że jest się na żywo i tam się już nic nie wytnie. Jest to praca pod presją czasu cały czas, no ale jest to praca między ludźmi. No, ci ludzie dają takie kopa. To coś właśnie. Tak, to jest niesamowite. Więc, a w dzisiejszych czasach teraz, Gabrysiu, przepraszam, że ci wejdę w słowo, no czasy są takie, że na media publiczne, powiedzmy, no jest duży nacisk. Wiele osób jest niezadowolonych z tego, co media publiczne prezentują, tak? Czy spotkałaś się z takimi aktami wobec twojej osoby jako reporterki Radia Katowice, że ktoś podszedł i mówi tam, ty... Że ja się do radia nie będę wypowiadał, do takiego radia nie.
Nie spotkałam się z czymś takim. W okolicach wyborów parlamentarnych niedawnych usłyszałam publicznie, potraktowałam to jako komplement, było to miłe. Zadała mi pani pytanie, pani polityk, jak to się stało, która mnie nigdy wcześniej nie widziała twarzą w twarz i ona się dowiedziała, że ja to mówi, o, pani redaktor, wreszcie panią poznałam. Ja się tak zastanawiam, bo pani pracuje prawie 20 lat, jak to się stało, że pani się żadna polityczna łata nie przykleiła? Mhm. No i to było fajne, więc, więc nie, ja się nie spotkałam się z czymś takim. Mimo że no, jednak koneksje rodzinne masz z bratem, który bądź co bądź politykiem jest. I nie została tak, ci przyklejona łata. Wiesz co, nie została mi przyklejona łata. No to jest taki temat dość drażliwy i taki, który czasami nawet boli gdzieś tam po drodze, no bo no, mój brat jest lokalnym politykiem i wiele osób o tym wie. Pozdrawiamy. Tak, serdecznie. Ci, którzy nie wiedzą, to często gęsto robili, nam przyklejali łatę kochanków na przykład, były takie sytuacje, bo widzieli mnie w jego samochodzie, więc jak już jeżdżę jego samochodem, więc tak się zdarzało. Tak, także takie łatki się gdzieś tam przyklejały. Natomiast ja, że tak powiem, byłam pierwsza w radiu, później mój brat zaczął się bawić w politykę. No i trzeba było to tak, trochę rozdzielić. Bawić się to tak, w cudzysłowie oczywiście, tak. Zaczął uprawiać politykę, no przepraszam, zaczął uprawiać politykę. No i tutaj jakby trochę gmina Łazy na tym cierpi, bo mnie jest niezręcznie promować akcje, które dzieją się na terenie gminy Łaz, na terenie gminy Łazy. No z drugiej strony to była gmina, którą ja zawsze obsługiwałam. Dlaczego ja mam gminy Łazy nie obsługiwać? No jeżeli już wypada coś nagrać, jest coś naprawdę dużego, no trudno, żeby reporter z Katowic czy z Bielska jechał do gminy Łazy, tak, nagrywać. Natomiast no wtedy nie nagrywam mojego brata, no bo to już jest niezręcznie, tak. Przedstawianie go, mówienie panie burmistrzu i tak dalej. Więc gmina Łazy bardzo na tym cierpi. Natomiast jakoś sobie z tym radzimy. Już po tylu latach myślę, że... Już tak, ale z bratem trzymacie sztamę. Wydaje mi się, nie ma takiego odium, że tutaj takiego powiedzmy, że złego odbioru wśród ludzi, że powiedzmy... Nie, bo słuchajcie, Radio Katowice jest takim radiem właśnie blisko ludzi. My jesteśmy blisko ludzi i u nas nie ma czegoś takiego, że wiecie, jak w innych mediach komercyjnych, że krew, mięso, afera, czym więcej, tym lepiej, to się nakręca. U nas czegoś takiego nie ma. I na przykład mi się zdarza często tak, że jadę do kogoś na nagranie, rozmawiam z kimś po raz pierwszy i robimy miłe, sympatyczne nagranie. I ja już kończę, bo wszystko mam nagrane i czuję, że ten ktoś jeszcze czeka na ciąg dalszy, więc... pytam, albo sam mówi, a to już koniec? Ja mówię tak, ale to pójdzie na antenie? Ja mówię, no tak, no po to nagrywam. No ale pani się tam nie doszukiwała żadnej dziury w całym. Takie to jest, wiecie, bywają no, takie nagrania, to jest przykre bardzo. A czy powiem ci tak, to jest przykre dla ciebie, jako rzetelnej reporterki. Tak, natomiast że media trzeba... są tak postrzegane, że albo dlaczego? Nawet jak gdzieś wchodzę prywatnie, to ludzie na mnie patrzą, gdzieś się doszukują, że tu mam jakąś broszkę, być może nagrywam, tak? Albo tak, takie sytuacje się zdarzają, naprawdę. Że jestem obserwowana, albo jak ja trzymam telefon, gdzie go trzymam i tak dalej. Natomiast no, Radio Katowice, tak jak mówię, radio blisko ludzi i jeżeli no, trzeba gdzieś przyłożyć, to się przykłada, a jeżeli trzeba pochwalić, to się chwali. Ale także z tym nie ma absolutnie żadnych problemów. W waszej redakcji mi się bardzo podoba hasło Dzień dobry, piękny ludzie. Tak, Bartka Gruchlika hasło. Powiem ci, mnie to urzekło od pierwszego razu, jak to usłyszałem, zobaczyłem i później reporterzy też wielokrotnie pokazują swoje twarze, tak? Powiedz mi, jak ty, Gabrysiu, oceniasz? Czy radio powinno iść w tą stronę, że pokazuje się twarze, że się robi rozmowę, ale no bo jednak radio to jest przekaz. To jest teatr wyobraźni tak, jednak. Tak, dokładnie. Tak. Ja tutaj mam takie mieszane uczucia. Oczywiście no, czasy mamy jakie czasy i musimy iść z duchem czasu, bo wypadniemy z tej gry po prostu. No, takie są czasy i w radiu już mamy też kamery, mamy operatorów kamer i w studiu są kamery i w terenie są kamery. Więc jakby pokazujemy siebie i pokazujemy też te nasze obrazki dźwiękowe za pomocą obrazu. Ja tu mam mieszane uczucia, ale i tak myślę, że radio, przynajmniej Katowice, zachowuje jeszcze tę swoją magię, bo no radio to jest jednak magia, tak? To jest praca wyobraźnią, to jest praca na dźwięku. My jako reporterzy mamy to szczęście, że dzięki tej pracy ten dźwięk postrzegamy zupełnie inaczej, trochę więcej słyszymy niż widzimy. I to jest fajne, ale akurat no, w Radio Katowice myślę, że bez problemu da się połączyć jedno i drugie. Wy macie swojego kanału na Oczywiście, YouTube, że mamy. Na YouTube macie swój proszę kanał? Proszę pana. Jaką przyszłość ma radio w ogóle? Czy radio to jest medium, które jest przyszłościowe, czy raczej będzie nie, wydaje mi się, wypychane że nie. Przez media społecznościowe? Kiedy zaczęły się pojawiać media społecznościowe i te tak zwane nowe media, właśnie kanały na różnych profilach,
też tak zastanawiałam, w którą stronę to pójdzie. Czy to nie będzie tak, że to radio zacznie być trochę wypierane, gdzieś zacznie, zatrzyma się w miejscu. No akurat na przykładzie mojego radia inwestujemy dużo w sprzęt, no, i również w te media społecznościowe. I naprawdę idziemy do przodu i redakcje Polskiego Radia, jest ich 17, Radio Katowice jest jedną z 17 rozgłośni, no, biorą nas za przykład, stawiają nas za przykład i się od nas wielu rzeczy uczą, więc jakby idziemy do przodu. I mamy też, i wiecie, mamy tych, dzięki temu mamy tych odbiorców młodszych, którzy właśnie telefon i media społecznościowe, i oni tam też się dowiedzą prawie wszystkiego. I mamy tych, którzy włączają sobie guziczek. A nie ciągniecie do telewizji? Powiem wam, no teraz w radiu mamy telewizję właśnie, ja te kamerowe zwykle obsługuję, te wyjazdy, gdzie jest kamera, więc to mi bardzo dużo pomaga. To jak u nas się pojawiły kamery, no to ja poszłam na pierwszy ogień i jakby nie miałam z tym problemu, wiedziałam, że trzeba patrzeć. No tak, więc w telewizji się i fajnych ludzi poznałam i się wiele nauczyłam. Na chwilę obecną, czy mnie ciągnie? Ciągnie mnie gdzieś, bo to też jest taka chemia, to jest kamera, to jest zupełnie inny świat też, nie? Świat obrazem. Natomiast radio... No to jest magia cała. Nie, no, to radio, jest praca dźwiękiem, słuchajcie, no oprócz tego, że ja z kimś rozmawiam, to ja nagrywam tonę dźwięku. Ja nawet jak my mamy zrobić rozmowę i się nic nie dzieje, to ja już nagrywam, jak wysiadam z auta, jak ja tutaj wchodzę, żeby słuchacz, który słucha, żeby on wiedział, że ja idę, nie wiem, tam strasznie wieje. Albo czasami w trakcie nagrania, nie wiem, zagrzmi, deszcz spadnie. No to jest dynamiczne, oczywiście, tam, że tak. Do tego, co nie powiedzieliśmy jeszcze, tak. że to nie to ty nie tylko przygotowujesz materiał, jakby w sensie wymyślasz, co będzie... I nagrywam i oddaję komuś. Nagrywasz, oddajesz komuś, nie. Tylko sama przygotowujesz całą audycję, no tak, czy dniesz na i to programie. Też są... czyli to, co wychodzi, ja jest twoja... Ja oddaję gotowy produkt, dzieło, to się nazywa... Tak, to jest twoja kompleksowa robota. Od początku do końca, łącznie z tym, co prezenter, czyli ten, który prezentuje tę antenie, ma powiedzieć jak z przodu i z jak tyłu. On sobie oczywiście to może zmienić, tak, ale ja to piszę. Tak samo, tak bardzo często też się pytam młodych ludzi, co jest w radiu najważniejsze, no oni tam wymyślają, nie? No, wysłuchanie, mówienie, no a pisanie? Nie, no pisanie w radiu? Przede wszystkim pisanie i to trzeba tak napisać, bo ja słuchajcie, oprócz tych nagrań reporterskich też przygotowuję newsy, czyli no, wiadomości, które słuchamy w radiu. To są wiadomości, że połowa jest tekstem, są tam wypowiedzi, więc ja ten tekst też piszę i ja go muszę tak napisać, żeby temu, który to czyta, się czytało dobrze i żeby to było jasne, proste, czytelne i tak dalej, więc tak, ja oddaję gotowy produkt. Przez wiele lat miałaś studio w Zawierciu, było studio Radia Katowice, w tej chwili studio należy do Pawła Kmiecika, Radia Zawiercie. Jak ty się z tym czujesz, że tam to twoje dziecko, bo kiedyś jeszcze Wojtek Pacula, tak? Tak, dobrze, tworzyli te redakcje tak naprawdę. Wiesz co, nie mam z tym problemu żadnego. Zawsze gdzieś jak przejeżdżam koło MOK-u, to oczy lecą w stronę okien, więc jakby nie mam z tym problemu. Natomiast no radio... w tej chwili technika tak poszła do przodu, że już od wielu lat, mając jeszcze redakcję, miałam plecak, w którym miałam sprzęt, dzięki któremu mogłam nadawać na żywo w jakości studyjnej no, z całego świata tak naprawdę. Nie? Więc mi się to często zdarzało i często mi się zdarzało pracować z domu, mimo że tutaj miałam niedaleko, prawda? Więc jakby nie mam z tym problemu. Nie widziałam, tęsknisz? Tylko nie byłam tam w tej redakcji. Widziałam na zdjęciach, że brutalnie w ścianie jest wycięta dziura. Ja tam takie tak. Więc jakby boli trochę serce, nie, że taka ta ściana jest zniszczona. Ale tak całkiem na poważnie. No, powodzenia życzymy Pawłowi. Niech się rozkręca, jak mu tylko służy to radio, niech się rozwija. I oby nie tylko internetowo, ale również... na falach eteru, tak, także. Natomiast my mamy taki sprzęt naprawdę, że na tej chwili, jak jest pandemia, rok już od marca, nadaje z domu. Więc no teraz już te remonty się skończyły, bo początek pandemii, pierwszej fali to były remonty, więc tylko sąsiadom listę, kiedy mieli robić przerwy tam na dwie minutki, prawda? No bo jechały młoty udarowe, więc... no więc I powiem wam, co ciekawe, że czasami nawet moi przełożeni dzwonią, ty jesteś w radiu czy w domu? Więc nie odróżniają, prawda? Ale to idzie przez internet czy przez satelitę? Jak to? Jak nie, przez satelitę nie, bo byśmy przez pandemię zbankrutowali. W ogóle nie ma takiej opcji jako radio. No mamy takie urządzenia. Tak, muszę mieć internet. Jak mam internet, to i naładowany laptop i mam urządzenie, które podpinam, bo mamy tych urządzeń mnóstwo i to, które w tej chwili mam w domu, takie stacjonarne to nazwijmy, podpinam pod laptop. Jest to urządzenie wielkości telefonu komórkowego, troszeczkę może większe.
Mamy też takie, których często używam w terenie, jak jestem i robię coś na żywo. Torebeczkę zawieszam sobie na szyję, dwa razy klikam. Ale ja mam takie zdjęcie wszędzie. Taki wielki mikrofon. Tak. Abstrakcyjnie nie pasujący do twojego drobnego, do twojej drobnej postury. Tak. Taki wielki mikrofon i ten, i tutaj wisząca taka torebeczka moja, tak. No i też telefon, słuchajcie, mamy aplikacje, programy specjalne i jakość jest studyjna. Także technika idzie do przodu, tak, radio w nas inwestuje, więc naprawdę całego świata i to nie tylko, bo też jeszcze ważne jest, że ja nie tylko pracuję na antenę jakby Polskiego Radia, ale tak jak Wam wspomniałam, mamy 17 rozgłośni regionalnych i te materiały, które my przygotowujemy tutaj z Województwa Śląskiego, one trafiają do Informacyjnej Agencji Radiowej. To jest jeszcze co innego, to jest taka baza newsów z całego świata, bo mamy reporterów też na świecie, prawda? I w Waszyngtonie, i w Brukseli porozsyłanych. I na przykład osoba w Radiu Katowice, która czyta serwisy i wie, że coś ważnego się wydarzyło w Szczecinie, no to mamy całego gotowego newsa przez reportera z Radia Szczecin. Jego słuchać u nas na antenie. Są też śmieszne sytuacje, bo mi się często zdarza, jak tam sąsiad mówi tak, wie pani co, ja panią się słyszałem w Warszawie, jak pani tutaj przyjechała tu szybko? A to nie było na żywo? Ja mówię, no było. Albo nie, to pani tego nie nagrywała dzisiaj? Ja mówię, no nagrywałam rano, ale jak? Wiesz, pani jest tutaj. Ja panią w Warszawie słyszałam przed chwilą, nie? Czy tam w Radiu Wrocław też się zdarza, czy w jakiejś innej rozgłośni. No z tego, co wiem, jesteś ulubioną redaktorką wśród tych rozgłośni lokalnych, bo bardzo często wybierają twoje reportaże, twoje newsy jako te wieszczenie dodatkowe. Właśnie dzięki temu można cię usłyszeć w Szczecinie, w Warszawie, w Białymstoku. No bardzo mi miło, bardzo mi miło. Cieszę się bardzo, Paweł, jest to fajne. Paweł. Ale wiecie dlaczego? Dlaczego te newsy są lubiane i wybierane? Bo Jura, ja bardzo walczyłam o to, bo trochę się tego bałam, że jak tutaj to studio zniknie, to ja jakby... Zostaniesz odcięta od Jury. Przestanę tutaj działać siłą rzeczy, bo też więcej dyżurów w Katowicach i tak dalej, więc ja nieraz po nocach, no wczoraj nagrywałam późnym wieczorem nagranie, bo miałam dyżur na antenie. Nie chciałam tej Jury odpuścić, właśnie dlatego te nagrania są fajne, bo ja to powtarzam zawsze i wszędzie. Takich ludzi jak na Jurze i takich tematów jak tutaj nie ma nigdzie, słuchajcie. To jest taki koniec świata nasz jurajski, w pozytywnym słowa znaczeniu. Teraz te czasy poszły trochę do przodu i już zdarzają się konferencje prasowe, tak, eventy z udziałem dziennikarzy, ale one się zdarzają w zawierciu. W tych małych gminach, no to jest za mała gmina, żeby robić konferencję prasową, tak? Więc jak jadę na temat, na jakiekolwiek nagranie, to... To są tacy ludzie i takie tematy i ci ludzie są tacy szczerzy, oni chcą mi naprawdę wszystko od serca powiedzieć. Bo jak ja idę na sondę w Katowicach, prosta sonda, czy pani lubi lato na przykład, to już w Katowicach ktoś się trzy razy zastanowi, zanim mi odpowie. A nie wiem, w gminie Szczekociny, Łazy, Zawiercie, to ci ludzie po prostu nie chcą mi wszystko powiedzieć, za co to lato lubią, a dlaczego lubią lato, to jest to, uwielbiam. Więc to są takie tematy, gdzie naprawdę w innej części Polski nawet, no się ich nie znajdzie. Jeszcze mam takie trochę szczęście, nieskromnie to powiem, ale naprawdę mam szczęście do ludzi i dużo osób mi to mówi. Ja gdzieś jadę na nagranie, ja nigdy nie jadę, jeszcze jak mam czas, nigdy nie jadę, jak mam powiedzmy pojechać do Myszkowa, to ja nigdy nie jadę drogą główną Myszków, koniec, nie? I w tym zwrot. Ja jadę wioseczkami i ja zawsze zatrzymuję się w jakimś bardzo lokalnym sklepie, gdzieś przed sklepem, i zanim wyjmę portfel, otwieram torbę, szukam portfela, widać mikrofon. I uwierzcie mi, pani mówi, a pani z radia? Mówię tak, mówię pani, u nas, to tutaj. No i się zaczyna akcja, ale nie ma cały dzień tematy. Ale jakie takie? No przeróżne, no. O księdzu. A ksiądz sprawasz to normalnie, tą drogę. A to się cedzi, słuchajcie, do takich tematów się wybiera, wiecie co. No nie wiem, to, co się kozę, nadaje. Tak, księdza, który ma kozę. No to jest kopalnia tematów tutaj. I to są takie tematy, uwierzcie mi. Że gdyby nie to, że czas naszego nagrania jest bardzo ograniczony, to tej kozie, to bym chętnie posłuchał. Wrócimy do tematu. Tak. Zrobimy o zwierzętach i o kozie. Ale może byś powiedziała jeszcze jakiś jeden temat, który tak cię chycił za serce, taki na Jurze, taki z ostatniego czasu. Tak za serce w jakim sensie? No nie wiem, poruszył cię. Ale każdy mnie, słuchajcie, każdy mnie porusza. Albo pamiętasz wyjątkowo, albo zapamiętasz na zawsze. Nie pamiętam, bo teraz mi przypomniałeś, a audycja, znaczy historia chłopaka, który stracił wzrok, a jest muzykiem. To ty robiłaś? Tak. To ty robiłaś? Tak. Oczywiście Mariusz. To było w okolicach Bożego Narodzenia. No i powiedz mi...
Jak ty później na serduszku właśnie, to przyjmujesz? Bo to jest tak, że jak ja idę już działać z mikrofonem reportersko, ja muszę wejść w rolę reportera. Nie ma opcji, żebym ja została Gabrysią Kaczyńską, bo ja bym już dawno wylądowała w szpitalu psychiatrycznym, no bo ja jestem człowiekiem, mam uczucia, mam emocje, mam swoje poglądy i tak dalej. No i to jest najtrudniejsze w tej pracy właśnie, że my czasami jednego dnia czy w ciągu 3 godzin pracujemy na różnie skrajnych emocjach, bo z jednej strony mam jakiś ludzki dramat, słuchajcie, a z drugiej strony za godzinę się muszę świetnie bawić z kołem gospodyń wiejskich na przykład. Ja potem przyjeżdżam do domu, tak? I, no i co? No i właśnie, więc z tym sobie trzeba radzić, ale słuchajcie, jak każdy, z każdego tematu jakąś cząstkę gdzieś tam mam w sobie. To nie da się, nie ma tematów, których ja nie pasuję, nie jakby zapominam albo gdzieś wyrzucam, czy ludzi. Ja nieraz widzę kogoś, ja sobie jestem w stanie przypomnieć, że ja nie wiem, 13 lat temu w takiej i w takiej wsi tego kogoś spotkałam i ja wiem, co on mówił, jak był ubrany. Albo jak sobie jak na przykład archiwalne nagrania odtwarzam, to są nagrania sprzed 18 lat, ja dokładnie wiem, w którym to było miejscu, jaki był zaparkowany samochód, po której stronie naprawdę. To są takie obrazki, które zostają. Najtrudniejsze są te takie właśnie przykre nagrania, te nagrania, gdzie rozgrywają się ludzkie dramaty, no to są takie, że słuchajcie, no jak przejeżdżam, to aż mnie ściska na przykład droga krajowa i Zawada Pilicka, no to minęło tyle lat, słuchajcie, co zginęła cała rodzina, rodzeństwo, jechali na pogrzeb babci, aż mam gęsią skórę, no po tylu latach, słuchajcie, i tam zginęło właśnie rodzeństwo. Ja się dowiedziałam, ja tam byłam na tym wypadku, że osierociło małżeństwo, które jechało tym samochodem, Paulinkę. Dziewczynka miała wtedy kilka miesięcy, była chora, ja pojechałam do tych pań, została z dziadkami, którzy jechali innym samochodem, dzięki temu przeżyli. Ja pojechałam do tych państwa. No i tutaj też trzeba, wiecie co, bo to też nie jest łatwe, prawda? Wchodzić w czyjeś życie, mówiąc brzydko, z buciorami, tak? I ja tu chciałam reportaż, bo wiem, że państwo są, stracili państwo 4 dzieci, mają wnuczkę i ja mam fajny temat, tak? Nie, słuchajcie, spędziłam z tymi ludźmi kilka dni, zrobiłam reportaż, taki no bardzo wzruszający. No ale finał był taki, że znalazło się bardzo dużo ludzi, którzy wyciągnęli rękę i jak ja przejeżdżam, najpierw mam Zawadę Pilicką i to miejsce, dokładnie pamiętam drzewo i aż, wiecie, aż mnie dusi, ale potem jak jadę dalej w stronę na Głowic i widzę ten dom, który powstał. No, także, ale to się przeżywa. To jest chyba duży plus twojej pracy, prawda? To jest duży plus, nie zawsze mogę pomóc, wiecie, teraz na przykład no bardzo... Na czasie są możliwości, że możemy robić zbiórki publiczne. Wiecie, jak to boli? Bo do mnie dzwoni dziennie naprawdę po kilkanaście osób, że tu mam chorą wnuczkę, tu mam... I teraz ja nie antena wybierz, nie jest z gumy, tak? Wybierz, kogo masz wybrać, tak? Więc to strasznie boli. Natomiast fajne jest to, że faktycznie zawsze jest jakiś ciąg dalszy. To nie jest tak, że to poszło w eter i słuchacze dzwonią i pytają, jak pomóc. Też lata temu nagrywałam reportaż o takim chłopcu, i pani zadzwoniła, że ona nie ma pieniędzy, ale nie pamiętam, czy mąż, czy syn pracował w kopalni, ona by tonę węgla ofiarowała. To nie było chłopcu, to było o niewidomym mieszkańcu z Łas. Pamiętam, miał żonę też niewidomą, tak. Tylko, że musiałabym transport załatwić. No więc ja zadzwoniłam do kopalni, z której ten węgiel miałby być i zapytałam, nawet tam chyba pojechałam. I pan dyrektor mówi, ale wie pani co, z toną węgla? Taki kawał? To my jeszcze dorzucimy z 5. No, także wiecie... To jest fajne, ale no, emocje są trudne i tak jak mówię, to jest właśnie też praca na emocjach. Musimy wejść w rolę reportera, potem z niej wyjść, ale nie da się odciąć i wracam do domu i już, nie? Dobrze. Taka rola psychologa. Taka rola psychologa, też musimy wysłuchać, nie możemy, wiecie, no trzeba. Można. Ja to bym, słuchajcie, do jutra mogę opowiadać. Przegadać niejedną noc, niejeden wieczór. Zaproście mnie tu jeszcze. Zaproszę się, jeszcze poopowiadam. Oczywiście, jak będzie oglądany. Nie żartuję oczywiście. Zapraszam do oglądania, to będzie bardzo dobry odcinek. Tak. Patrzę w kamerę. Wierzę w to, że jesteś cudownym przykładem na to, że spełnianie marzeń zawodowych, o czym często tutaj mówimy, kończy się wspaniałą, piękną pracą, która oprócz ogromnej satysfakcji daje też pewne zasoby finansowe. Wierzę w to, że nie wszystkie dzieci muszą iść śladami rodziców i kiedy nadchodzi pewien moment, warto, żeby podejmowali decyzje. Ale jak to Gabrysia powiedziała, już na etapie liceum, nie czekajcie, moi drodzy, na studia, szukajcie swojej pasji dużo wcześniej. Wierzę w to, że wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą i wielu wspaniałych ludzi jeszcze na swojej drodze spotkasz.
wierzę w to, że jeszcze kiedyś zechcesz przyjąć od nas zaproszenie, bo dla nas wspaniała rozmowa, wielka przyjemność, ogromny zaszczyt. Prawdziwa dziennikarka, prawdziwy redaktor. I nasza gwiazda. To nie, nasza gwiazda. Redaktorka. Gabrysiu, to ja pięknie bardzo dziękujemy. Pięknie dziękuję i do następnego. Zawsze miło tutaj. Naszym Państwa gościem była Gabrysia Kaczyńska. Dziękujemy. Chciałbyś jeszcze nasze... Ja miałbym bardzo wiele pytań, ale jak już widać po naszych czołach, jesteśmy już na skraju. Mieliśmy zgrillować Gabryśkę, Gabryśka zgrillowała nas.